to już jest druga Wataha. To będzie cykliczna impreza, ona się odbywa dwa razy w roku. Wataha letnia, czyli tak jak teraz, oraz Wataha zimowa w rocznicę Powstania Styczniowego. Tutaj niedaleko był punkt zbiórki powstańców styczniowych z Kaszub. Ci ludzie są nadzieją na zmianę. Myślę, że młode pokolenie zaczęło się odwracać ku patriotyzmowi. Jeśli chyba, że pani Ewa ma ochotę powiedzieć coś, czym będę mógł sobie popolemizować. Uśmiechać się, o, nieszczery, powiem dlaczego on jest nieszczery, pani nie przypomnie, pani powiem dlaczego on był nieszczery. To jest jakaś myśl, pasuje do waszych umysłów, zawsze was nie rozwija. Jeśli ta myśl budzi was niepokój, to może jest szkodliwa, może jest niedobra, ale jest szansą na rozwój. Wszystkie organizacje, którym zależy na tych samych celach, na którym nam. Wszyscy są mile widziani, wszystkie te osoby są mile widziane i zapraszane do współpracy. Zapraszam niniejszym bardzo serdecznie.